Okej. Okay. Wypadło? Nie widzę tego. Nie widzę. Dobra, no to super, niech sobie będzie. Okej. Okay. Nazywam się Maja Kwiecińska, pracuję w dziale edukacji Muzeum Pana Tadeusza i jestem koordynatorką akcji Muzealniaki. Czasami wydaje się, że muzeum nie jest intuicyjną przestrzenią dla małych dzieci. My w Muzeum Pana Tadeusza myślimy dokładnie odwrotnie. Z otwartymi ramionami witamy grupy przedszkolaków i rodziny z małymi dziećmi, czasami naprawdę małymi. Często słyszę takie pytanie: no fajnie, że zapraszacie dzieci, ale co moje małe dziecko zrozumie z Pana Tadeusza? Przecież to jest muzeum wielkiej, trudnej literatury. Odpowiedź brzmi: bardzo dużo. Dla dzieci nie ma trudnych treści, chodzi tylko o sposób ich prezentacji. Tekst Pana Tadeusza, który został napisany prawie 200 lat temu, jest trudny nawet dla dorosłych, więc raczej nie polecamy go do czytania dzieciom na dobranoc. Ale wszystko można opowiedzieć dzieciom słowami, które są dla nich zrozumiałe. Dzisiaj weźmiemy na warsztat najpopularniejszy muzyczny fragment Pana Tadeusza, czyli koncert Wojskiego. Chcę zaproponować Państwu prostą zabawę muzyczną. Skorzystamy z Pana Tadeusza, którego stworzyliśmy dla dzieciaków. On leży za mną. Zajrzymy więc do księgi czwartej, Dyplomatyka i łowy. Tak, to ten fragment, który zaczyna się od słów: na ten czas Wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli. Długi, centkowany, kręty jak wąż boa. Ten koncert inspirowany jest odgłosami lasu i polowania. Jak wyglądał róg i kim był Wojski? Można opowiedzieć dzieciom prostymi słowami, a potem zapytać je, jakie dźwięki mógł Wojski usłyszeć w lesie i czy potrafisz je powtórzyć. Może w Państwa lesie były wilki, może ryczały niedźwiedzie, może ryczały jelenie, a może w lesie można usłyszeć sowę lub kukułkę, jak kuka kukułka. Wreszcie na polowanie trzeba pojechać konno. Na ile sposobów potrafią Państwo naśladować konia? Może tak. A może w sposób, który ćwiczy buzię. Zabawa trwa tak długo, na ile starczy Państwu i dzieciom kreatywności. Dobrej zabawy! Kiedy ponownie będzie można przyjść do muzeum, zapraszamy na zajęcia, które prowadzimy dla małych dzieci. Na zajęcia z cyklu Brzdąc w muzeum i Brzdąc w Ossolineum dla rodziców z dziećmi do lat 2 i zajęcia dla nieco starszych, to znaczy od 3 do 6 lat, sobotnie warsztaty z cyklu Maluchy odkrywają muzeum. Mogą też Państwo szukać innych instytucji, które są przyjazne dla małych dzieci. Pomoże Państwu w tym akcja Muzealniaki. Naszym logo jest podniesiona do góry łapka. Mogą Państwo nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia.